Specjalny sklep Rosji. Hej! Uwaga! Podchodzę do lądowania! Nie możesz! Nie ma gdzie lądować! Spójrz na te wszystkie zabawki! Ha! Słuszna uwaga! Lubię bawić się w domku w deszczowe dni, ale robi się wtedy straszny bałagan. Już wiem! Posprzątajmy nasz domek! O, to wcale nie brzmi jak dobra zabawa! A może po prostu pobawimy się w sklep? Spójrz! Wyszło słońce! Wiem, jak pobawić się w sklep i jednocześnie wyczyścić nasz domek. Chodź, kicku! Zabierzemy się za to! Uwaga, uwaga! Przyjdź i kup nasze pyszne koktajle! O, pychota! Wygląda pysznie. Mamy dzisiaj specjalną ofertę. Zrób coś, by pomóc nam posprzątać domek, a dostaniesz koktajl za darmo. Ja zazwyczaj nie sprzątam, ale te koktajle wyglądają tak smakowicie. Świetnie, umowa stoi. To wam się przyda. Trochę opuściłeś. Dziękuję. Nie powinieneś teraz pomagać? Pomagam, ale chyba wolę umyć te okna z tyłu za domkiem. Nie zapomnij ściereczki. Dzięki. Problem z myciem okien polega na tym, że zaraz znowu będą brudne. Więc po co je myć? Pyszne. Miło robić z tobą interesy. Cała przyjemność po mojej stronie. Hej ha! Ups, wybacz, dzióbku, nie chciałem cię obudzić. Obudzić? Ja wcale nie spałem. Zamknąłem tylko na chwilę oczy. Miałem bardzo ciężki dzień. A ty jeździsz zdecydowanie za szybko. Wiem. Prawda, że mam świetne auto? Nie, jest ohydne. I mógłbyś je wyczyścić. Ja nie sprzątam. Masz bardzo fajny koktajl. Gdzie go dostałeś? W sklepie u Rosji i Kicka. Już tam pędzę! Juhu! Ha, ha. Ale nie dostaje się ich za darmo! Cześć, Filipie! Chciałbyś smaczny koktajl? Och tak, poproszę. To będzie jedno pudełko zabawek do sprzątnięcia. Co? Ja? Sprzątać? Mowy nie ma! Nie czyszczę i nie sprzątam dla nikogo! Dziubek ma rację. Mój piorun szos jest cały w błocie. Może pomysł Rosji i Kicka wcale nie jest zły. Ale co mógłbym zrobić, żeby ktoś mi umył auto? Auć! Ha! Wiem, jak umyć pioruna szos bez kiwnięcia palcem. Kto tam? To Filip. Ciekawe, czego chce. Dowiedzmy się. Tada! Witam wszystkich w moim sklepie. Co sprzedajesz? Nic tutaj nie widzę. Aha, to dlatego, że to nie jest taki zwykły sklep. Mój sklep jest bardzo tani i robi dostawy. Wow! Jedyne, co trzeba zrobić, to pomóc mi wyczyścić pioruna szos, a wtedy ja dostarczę pyszne, świeżo zerwane jabłuszka. To kto chciałby jedno z moich przepysznych jabłek? Ja! Ja poproszę. Tak, proszę. Proszę bardzo i uważajcie na farbę. Ale to jest nasz pomysł. A to są nasi klienci. Najwyraźniej już nie są.
Teraz musimy zwinąć nasz biznes. Czy to oznacza to, co myślę? O, sprzątanie nie jest już takie fajne, kiedy jest nas tylko dwójka. Wiem, Kicku. Wiem. Całe to czyszczenie mnie wykończyło. Serio? Ale wyglądałeś, jakbyś sobie wcześniej uciął miłą drzemkę. Ja? Ho, drzemka w czasie pracy. Ho, nigdy. Dałem tylko odpocząć oczom. To wszystko. Rozumiem. Zastanawiam się, kiedy pojawi się Filip z tymi ładnymi, słodkimi jabłkami, które obiecał. Tak. Obiecał, że też mi jedno przyniesie. Cudownie. Nie złapiesz mnie? Złapię! Uwaga, rzucam, Bruno! Ha, niezły chwyt! Dzięki, Filip. Mały misiu, orientuj się! Ahi, jabłko! Leci z góry, Olu! O, dzięki, Filipie! O! Dziubek! Łap! Pouć! Ups, przepraszam, dzióbku. Też myślę, że powinieneś. Miałem właśnie cudowną... drzemkę? Nie, nie. Relaksowałem się po ciężkim dniu pracy. Ha, cały lśni. A ja prawie nie kiwnąłem palcem. Dobra robota. O, jest kwaśne. Fu, te jabłka są niedojrzałe. Gdzie oni wszyscy idą? Nie wiem, ale nie wyglądają na zadowolonych. Chodź, zobaczymy, o co chodzi. O, szybciej, szybciej, Pioruniesos. To jabłko jest kwaśne. Moje też. Ale wyglądają ładnie. Nie mogą być kwaśne. Musicie coś zmyślać. Dzióbku? Dzióbek jeszcze go nie spróbował. Dawał odpocząć swoim oczom. Czegoś tak obrzydliwego nie jadłem nigdy w życiu. To tak mi się odwdzięczasz za całą moją ciężką pracę. Musisz nam to wynagrodzić. Och, ale ja nie wiem, jak wam to wynagrodzić. Mam tylko jabłka. Całe mnóstwo. Mam pomysł. Co ty na to, żeby połączyć nasze oba sklepy? Tak, zrobię wszystko. Ale co dobrego to da? Jabłka może nie są jeszcze dobre do jedzenia, ale jeśli je dosłodzę moimi przepysznymi owocami z koktajlu, będą przepysznym napojem jabłkowym. A Piorun Szos będzie świetnym sklepem przenośnym! Genialne! Dziękuję, Rose i Kicku. Chodźcie po napoje! Hurra! Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to smakuje lepiej niż kwaśne jabłka, które wam dałem. Myślę, że lepiej, Filip. Myślę, że lepiej. Pozwolenie na lądowanie przez lewie, Rosie. Jeśli tylko chcesz mieć mokry samolot, Kicku. Słuszna uwaga. Samolot byłby świetnym sklepem przenośnym. Jest naprawdę szybki. Jest, kiedy ty nim latasz. I mógłby zrzucać zakupy z nieba. O tak! Ale mogłyby być trochę rozgniecione. Rosie, znowu nie mogę znaleźć miejsca do lądowania.
O, kicku! Pojawiam się i znikam. Jesteś gotowy do regat, kicku? Kicku? Wow, ale świetna łódka! A, dziękuję! Muszę pokonać Filipa! Patrz! Zrobiłem większy żagiel, żeby płynęła jeszcze szybciej! Cześć, Rosie! Przyszedłem wygrać regaty! Znowu! Tym razem może ci się nie udać! Kicek zrobił fantastyczną łódkę! Serio? Pokaż! To tajne! Nigdy nie pokona mojej! Ja zawsze wygrywam! Regaty zaczynają się za 2 godziny! Pójdę już przygotować metę! Cześć, Rosie! Chcesz zobaczyć moją magiczną sztuczkę? Tak, ale najpierw udekoruję dębiaka. Będzie rozdawał nagrody zwycięzcom. Jemu też mogę pokazać sztuczkę. Dębiaku, masz dobry humor. Przyjechał mój znajomy figlarz. Nikogo nie widzę. Na pewno już tutaj jest? Tak, dzióbku, na pewno. Tylko, że on ma specjalne właściwości. Ha, założę się, że nie ma zielonego pojęcia o czarach. Chcesz zobaczyć moją sztuczkę? Czyli gdzie jest figlarz? O, tu przy mnie. Prawda, kolego? Jasne! To łaskocze! Super! To czary! Co? Dlaczego tak się patrzysz? Co? Jak on to zrobił? Figlarz to kameleon. Kameleony mogą zmieniać kolor, kiedy tylko chcą. Dzięki temu łatwo się kryją. Uwielbiam czarowanie. To nie są czary, tylko właściwości kameleonów. Ja też chcę znikać tak jak ty. Z tymi jaskrawymi piórami to będzie trudne. Nie znikniesz tak łatwo. Oczywiście, że zniknę. Poczekaj. Kicek nigdy nie zbuduje czegoś takiego jak to. Dziękuję za pomoc. To najlepsza łódka, jaką miałam. Cześć, Bruno. Cześć, Filipie. Olu, założę się, że twoja łódka jest kiepska. W zasadzie jest chyba szybsza od twojej. Chodźmy, przetestujemy ją. Muszę ją zobaczyć. Chcę się upewnić, że wygram. Gotowe. Bardzo się cieszę. O, cześć, dzióbku. Dlaczego masz na sobie krzak? Jestem przebrany, jak figlarz. No niezupełnie. Gdy ja się schowam, nikt mnie nie widzi. O, to nie fair. Dzióbku! Regaty zaraz się zaczną. O, nie podglądaj. Gdybym mógł ją zobaczyć. Co ci się stało? Myślałem, że umiem czarować. Ale kolega dębiaka potrafi znikać, a ja nie. Serio? To kameleon. Mógłby siedzieć obok ciebie, a i tak byś tego nie wiedział. Wszyscy myślą, że on jest wyjątkowy. A ja... Nie. Filipie? Wow! Psst! Figlarzu! Jestem Filip. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wyśledził. To zabawa? Nie! To bardzo ważne! Razem moglibyśmy wygrać regaty. Jestem do usług. Chodźmy!
bardzo śmieszne. No i? Jakie one są? Łódka Kicka miała coś okrągłego. Jak to się nazywa? Balon. Właśnie. A ta Oli kłapała. Znaczy, miała klapy. I co jeszcze? Nie zauważyłem, bo zająłem się super tajną misją. O, klapy i balon. Da się zrobić. Pomyślmy. Najpierw pozbędę się tego. Dzióbku? O, widzisz mnie, prawda? Wiesz, ja zawsze chciałem być wyjątkowy. Przecież jesteś wyjątkowy. Ale nie, jeśli chodzi o czary. Sztuczka figlarza jest dużo lepsza od mojej. Może figlarz pomoże ci w czarowaniu. Chodź, powiem ci po drodze. Zaraz zaczną się regaty. Nie! Filipie? Czy to twoja łódka? Co się stało? Bałem się, że nie wygram, więc ją zmieniłem na to. Chyba się poddam. Musisz spróbować. To ważniejsze niż wygrana. Pewnie masz rację. Ale ja tak bardzo chciałem wygrać. Figlarzu, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Dla dzióbka też. Do startu, gotowi! O nie! Dalej! Hurra! Wygrywam! O nie! Utknęła! Patrz! Wygrywamy! Ufu! A teraz zatonie. Bez sensu. Filipie, patrz. Ha, znowu wygrywam. Tak jakby. O, patrzcie, złączyły się. Łódki odlatują. Złapie, Bruno. Za wysoko. Nikt ich nie dosięgnie. Dosięgnie. Goni je, dzióbku. Hurra! Zanim wręczę nagrodę zwycięzcy, chciałbym wspomnieć kogoś wyjątkowego. Wszyscy wiemy, kto tu jest wyjątkowy. Dzióbka. Bez jego pomocy nie byłoby łódek do zakończenia regat. O, to nic takiego, naprawdę. A co do nagrody, otrzymują ją wszyscy. Hurra! Co ci się stało? Oszukiwałem. Wysłałem figlarza na przeszpiegi. Nie zasługuje na nagrodę. Oszukiwanie jest złe. Ale łódka Filipa pomogła naszym łódkom. Każdy popełnia błędy, ale nie każdy potrafi się do nich przyznać. Chcemy, żeby Filip dostał nagrodę, prawda? Tak! A teraz pora na wyjątkową sztuczkę. Panie i panowie, widzicie, że kapelusz jest pusty? Abrakadabra! Ta-da! Hurra! Hurra! Nie widać mnie! Jestem kameleo królikiem! Gdzie się podziałeś? Tutaj! Patrz! Nie zniknąłem! Faktycznie! Rosie! Myślisz, że figlarz zna też inne sztuczki? Zapytasz go o to jutro, jeśli go znajdziesz.